Dzień dobry. My dzisiejszy dzień zaczynamy od wizyty u weterynarza i lecimy we dwoje, czyli ja i Pipo, na małą wycieczkę. My już po wizycie u weterynarza. Udało się. Nie wiem jakim cudem, ale się udało. Zrobiłyśmy to pobranie krwi. Powiem wam, że z Pipo jest bardzo ciężko, bo to jest naprawdę nerwowy kot. Ma niesamowicie duże łapy i czasami jak drapnie, to też jest niezaciekawie. I trochę dzisiaj był taki zdenerwowany, więc musiałam sobie nawet okręcić ramię ręcznikiem, złapać go tak dosyć mocno, ale udało się, na szczęście się udało. I taki mały update odnośnie Pipo, to już jest któreś nasze kolejne badanie na tarczyce. Niestety ta tarczyca, tak, ten wynik bardzo pomału spada. Przez to też nie możemy zrobić mu zabiegu na zęby, usunąć kamienia, ale też usunąć dwóch kolejnych zębów. I mam nadzieję, dzisiaj po 17 będą wyniki, mam nadzieję, że ta tarczyca spadnie na tyle, że jednak będzie można zrobić już ten zabieg u Pipo, bo widzę po nim, że się męczy i nie jest w stanie jeść już suchej karmy. Je tylko karmę mokrą, a przez to też zleciało kilka gramów z wagi. Zobaczymy, jak to będzie. Ja dzisiaj mam taki dzień organizacyjny. Siedzę właśnie przed komputerem, proszę bardzo, i wgrywam film na jutro. Nagrałam wcześniej film, który jutro pojawi się na kanale. Co prawda wy już ten film mogliście widzieć, bo ten vlog będzie po tym filmie. O, tak. Także siedzę, wgrywam film, montuję, odpisuję przy okazji na komentarze, na Instagramie, wszystko co się da, ale też zrobiłam obiadek, bo wczoraj Max mówi do mnie tak: słuchaj, no wiesz, bo ja mam taką ochotę na fasolkę po brytońsku i może byś mi zrobiła. No, także dzisiaj od rana fasolka w garnku się gotowała, już jest zrobiona i za chwilę, słuchajcie, czeka mnie kolejna wyprawa do weterynarza, ale tym razem z Pipetą. Już nie będę się rozwodzić na temat tego, co jej jest, co i jak, niestety ciągle problem nawraca, ciągle jest to samo po naszym powrocie z Włoch, nie możemy doprowadzić jej do ładu i składu, już wykańcza mnie to momentami, no ale co zrobić? Nasze koty to tak jak nasze dzieci, pełnowartościowi członkowie naszej rodziny, więc trzeba o nich dbać. Także koniec gadania, zabieram się za resztę, pokażę wam jeszcze fasolkę, którą zrobiłam i lecę do weterynarza z Pipetą. Nasz dzisiejszy obiad prezentuje się tak. Jest fasolka? Jest. Duża ilość kiełbasy, mięsa, także mam nadzieję, że Massimo się ucieszy, jak wróci z pracy i dostanie fasolkę. A pamiętacie, jak w ostatnim vlogu pokazywałam wam nasze świeże lilie? No zobaczcie, jak teraz wyglądają. Coś przepięknego. A skoro jesteśmy przy kwiatach, to jeszcze wam coś pokażę. Ostatnio wspominałam wam o mojej wyprawie po odżywkę do kwiatów, do sklepu ogrodniczego i zobaczcie, kupiłam takie oto przepiękne wrzośce. Wyglądają po prostu obłędnie i ten ich cudowny kolor. I tak sobie myślę, że w najbliższych dniach znowu wybiorę się do sklepu ogrodniczego i kupię jeszcze kilka takich wrzośców na balkon. A jeszcze jedna ważna sprawa. Otóż dostałam pytania na temat właśnie tej odżywki, którą ja stosuję do pelargon i to jest ta. Bardzo dobrze się u mnie sprawdza. Ona nadaje się do wszystkich roślin, więc możecie podlewać nią również rośliny domowe. I ona jest na bazie dżdżownic kalifornijskich. O! Także dla zainteresowanych bardzo proszę i kosztuje chyba około 7 zł, można ją kupić w Leroy Merlin. Panie, jak tam twoja fasolka? A, bene, dzisiaj co? Zupa fasolka, no, moja ulubiona. Twoja ulubiona, to smacznego. Dziękuję. Koniec siedzenia w domu, czas najwyższy wyjść i czas najwyższy rozpocząć przygotowania do jesieni. A co to oznacza? Zakupy. Wyciągam Maxa na mały shopping do galerii, która nazywa się Plac Unii. Wiem, że nie jest za bardzo zadowolony. Może byś się tak odezwał, powiedział dzień dobry. Oui, buongiorno. No, dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam. Tak.
come sta volevo sentire che non sei molto contento che stiamo andando a Plac Unii. Dlaczego? No dlaczego? No, jak chcesz, no może trochę spacer. A, spacer, no. Tylko spacer. Tylko spacer. No właśnie, tylko spacer. No to jedziemy do na Plac Unii. Do Plac Unii. Bo to galeria, która nazywa się Plac Unii. Także zobaczymy, co uda się nam znaleźć. Jest tam parę sklepów, które mnie interesują. I jestem ciekawa, czy wy też już zaczęliście przygotowania do jesieni. No panowie, może nie do końca, ale myślę, że pani już się pomału rozglądają za zmianą garderoby. A, Plac Unii, czy anche negozio di Armani. No tak, jest tam sklep Armani. Jest też sklep z butami i z torebkami Liu Jo. No, także jedziemy zobaczyć, co ciekawego. Potrzebuję tylko pieniądze teraz. Potrzebujesz pieniądze? A nie masz pieniędzy? Nie wygrałem lotto. A, myślałam, że powiesz, jestem biedny człowiek. Jestem bardzo biedny. Bardzo biedny człowiek. No dobra, bardzo biedny człowiek, to jedziemy na shopping. Pewnie widzicie, zakupy się udały, ale to jest tylko część tych moich dzisiejszych zakupów. Resztę pokażę Wam w holu. Zrobię taki hol tematyczny, przygotowania do jesieni i pokażę Wam wszystkie rzeczy, które do tej pory udało mi się kupić, ale pokażę Wam za to to. Dlaczego? Ponieważ jest to związane nie tylko z jesienią, a nawet bym powiedziała z latem. Bo przechodząc pomiędzy sklepami, wiedziałam, że trafię do Liu Jo i były wyprzedaże letnie, kolekcji wiosenno-letniej. I co sobie takiego upolowałam? Taką oto bluzeczkę. Czekajcie, już ją jakoś ładnie rozłożę. O, teraz będzie widać lepiej. Rękawki, jak możecie zauważyć, są z koronki. Takiej naprawdę bardzo przyjemnej, cienkiej. A tutaj mamy bawełniany t-shirt z taką aplikacją. Nie wiem, ale mam wrażenie, że na tym zdjęciu jest Ania Rubik. Być może się mylę, ale ta dziewczyna jest naprawdę, ta modelka jest naprawdę do niej bardzo, bardzo podobna. Także kupiłam sobie taki t-shirt w rozmiarze S. A druga torba, jak widzicie, to są buty. Pamiętacie, jak kiedyś wspominałam Wam w którymś z moich daily vlogów, że szukam butów na koturnie? I znalazłam. Szkoda, że dopiero teraz, już po okresie letnim, ale myślę, że będą też idealne w przyszłym roku, bo to jest taki dosyć klasyczny model. I zobaczcie, jak się prezentują. Tadam! O! Tak jak mówię, klasyki naprawdę wyglądają na stopie przepięknie i czegoś takiego właśnie szukałam. Niesamowicie wygodne. Będą, tak jak mówię, na przyszły sezon, chociaż kto wie, jeśli jeszcze teraz będzie w miarę ciepło, to może też je sobie założę do jeansów, do spódnicy. O, takie oto klasyczne, karmelowe. Sandałki, klapeczki na koturnie. Dajcie znać w komentarzach, co o nich myślicie, czy Wam się podobają, jak Wam się w ogóle podobają moje dzisiejsze zakupy, a w sumie to ich tylko część. My już po kolacji i czas na naszą ulubioną wieczorną czynność, czyli film. Odpaliliśmy świecę. Tak, mamy już herbatki gotowe i zaraz będziemy wybierać jakiś film, co prawda nie wiem jaki. Zobaczymy, co ciekawego jest na liście. Co, Massimo? Jestem trochę zmęczony. Trochę zmęczony jesteś? Tak, trochę. Troszeczkę. Dużo. To dużo czy troszeczkę? Trochę. No, ale film możemy obejrzeć. Dzisiaj się nawiedzamy. No to się. Dobrze, kochani, w takim razie żegnamy się z Wami. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Buziaki, pa! Buziaki, pa!
Nie wiem, czy było słychać. Powtórz. Buziaki, pa!